Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy przedstawienie postaci widzów długo wyczekiwane, często pytaliście kiedy będzie kolejny odcinek no i oczywiście przypominam, jeżeli chcecie wziąć udział w tym odcinku to wchodzicie do mnie na Discorda, tam macie boty, kanał boty przypięte wiadomości, wiadomość od bota API no i wybieracie przedstawienie, uzupełniacie tam, w sensie no bardziej odpowiadacie na kilka pytań, no i ja to zgłoszenie dostaję mogę je zaakceptować albo odrzucić, jeżeli chcecie zgłosić postać, która ma poziom 400+, no to bez problemu może Możecie to zrobić. No, a jeżeli macie niższy level, to musicie być albo subskrybentem na Twitchu, albo wspierającym na YouTubie, żeby nie było spamu jakichś tam niskich leveli, żeby to się po prostu przyjemniej oglądało. Co mogę dodać? nagrywam to 27 czerwca, albo jeszcze dzisiaj, albo jutro wleci na kanał, więc bez problemu. No i oczywiście lecę od najstarszych zgłoszeń do najnowszych. Średnio tam powiedzmy 10 postaci na odcinek, więc na pewno każdy będzie, jeżeli ktoś się zgłosił niedawno, no to pewnie będzie musiał troszkę poczekać, no ale tak czy inaczej, każde zgłoszenie mam. I z tym nie ma problemu. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę w tym momencie, zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka będzie mi bardzo bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętnym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, która postać dzisiaj pokazanych wam się najbardziej spodobała. No ale to oczywiście już bardziej pod koniec filmu, jak wszystkie zobaczycie. No i mamy pierwszą postać, jest to serwer pierwszy polski Druid 408 level basline. No i co on nam tutaj napisał? Przede wszystkim wysłał zgłoszenie 1 marca 2023 roku miał wtedy poziom 382 napisał, że gra Eko no i dodatkowe informacje ulepy na arenie 2 razy 2 ostatnie, kopalnia 15, więc pewnie chodzi o toalety i potwory w zarządce areny tak czy inaczej, zerknąłem już sobie na tą postać, no i wygląda naprawdę w porządku. Tutaj same legendarne gemiki mamy itemki po ulepszane razy 8, praktycznie wszystkie, więc wszystko równomiernie, tutaj tylko ten Trinket razy 10, no ale generalnie wszystko tutaj jest zrobione naprawdę z głową. Mamy bo po 2 300 oczywiście tego już bym więcej nie dawał mamy szczęście prawie 1900 tego też już bym więcej nie dawał no i tutaj prawie 8000 inteligencji w podstawie no i prawie 3600 hp w podstawie oczywiście wiadomo jak dobiłeś koszt tego hp 10 milionów to zaczęłeś sobie lecieć w inteligencję to jest jak najbardziej spoko na ten moment możesz tak robić no i co mówię klasery jak najbardziej gid jak na to że stopujesz lochy mamy tutaj w opisie kiedy zacząłeś grać mamy stopowanie lochów mamy tutaj 400 level no i mamy jak to u Ciebie wygląda na postaci, E52 w zarządcy Aura 30, Kopalnia Gemów 16, Akademia 20, Kopalnia Złota 19 więc ogólnie no mówię, postać prowadzona widać, że z głową, widać, że bardzo fajnie, jest to dość stary serwer ale oczywiście jak kogoś nie interesuje powiedzmy ranking ani nic takiego, to jest to jak najbardziej spoko serwer, żeby sobie pograć, no i co mogę więcej dodać, bardzo fajna postać bardzo mi się podoba, a my lecimy dalej. Kolejna postać serwer 8 międzynarodowy, mamy tutaj Berserk'a Degroma, 320, prawie 5 level, wysłał swoje zgłoszenie 28 marca, miał wtedy poziom 279, gra free to play, no i dodatkowe informacje postać trochę stara, dawno nie grana, wróciłem do niej niedawno, gdzieś w styczniu, jak chcesz nie musisz dawać do filmu, mi to wszystko jedno, no oczywiście jak najbardziej mogę dać, miałeś tutaj subika na twitchu, więc nie ma z tym problemu no i co mogę powiedzieć, przede wszystkim tak, no wiadomo, postać stara mamy tutaj 324 level chyba non stop na niej grasz, z tego co widzę, masz tutaj gildię, masz tutaj potki, więc oczywiście mogę ją dać do filmu. No i co, masz prawie 325 level, no i ten klaserek. Klaserek wydaje mi się, że powinieneś podbić, wydaje mi się, że na tym etapie, na tym levelu to takie 90, nie wiem, 1-2%, może nawet więcej tego klasera powinieneś mieć, zwłaszcza, że to jest stary serwer, tutaj na 100% znajdziesz sobie jakieś tam itemki urodzinowe, jakieś ogólnie takie eventowe, więc powinieneś na pewno nad tym klaserem popracować. Tutaj taki mój pierwszy zarzut, no i co dalej? Mamy boczki po 700 około, mamy tutaj szczęścia 1600 No i tu mamy 3000 siły i 2500 prawie HP No więc tak, szczęścia już na pewno nie dawaj Jeżeli chodzi o zręczność i HP, to możesz trochę podbić Nawet bym powiedział, że jakoś nie wiem do 1200 na jakimś evencie golda, żeby to już mieć z głowy, bo w tym momencie już to nie powinno cię kosztować jakoś bardzo dużo No i zrobiłeś dość dużą przewagę tej siły nad HP z tego co widzę masz prawie 3000 siły, masz tutaj niecałe 2500 HP, no ja ogólnie jak na Berserka polecałbym taki rozstrzał 300 statystyk, czyli powiedzmy jak teraz dobierz siłę do 3000 no to potem HP do 2700 no i to 3000, w sensie to 300 statystyk oczywiście różnicy trzymaj sobie aż do momentu jak obie staty będą kosztować 10 milionów, no i potem dopiero tą siłę możesz jakoś tam bardziej docisnąć, tak czy inaczej no jeżeli chodzi o staty to nie ma tutaj dużej tragedii głównie ten klaser, no i jeżeli chodzi Chodzi o itemki, wszystko ulepszone z tego co widzę, razy 3 oprócz brońki czyli wszystko w miarę równomiernie, nie ma tutaj do czego się przyczepić. Mamy same legendarne gemiki, oprócz tutaj dwóch, oczywiście wiadomo, jak Ci polecą, to sobie wymień te czarne na legendarne. No i co, no niski level, tutaj wiadomo, mamy kiedy wystartował, to no postać stara, tak jak sam napisał. Mamy kiedy skończył wieżę, tak czy inaczej, no mówię, na spokojnie sobie tutaj ciśnij, na pewno ten klaser podbi No i niech się postać rozbija, jest to naprawdę niski level tutaj jeszcze dużo rzeczy nie widać no ale idzie to w całkiem dobrym kierunku więc no nie mam tutaj większych zastrzeżeń ten klaser oczywiście też jest w miarę okej okay ten klaser tutaj, no 87,5% to jest dobry wynik, no ale mówię, na tym levelu może być większy generalnie spoko postać, a my lecimy do kolejnej postaci kolejna postać, serwer 39 międzynarodowy mamy tutaj zwiadowcę, prawie 500 level, już tutaj wielkimi krokami się zbliża jest to Artur1928 no i on swoje zgłoszenie wysłał 4 kwietnia 2023 roku wtedy miał 481 level napisał, że gra free to play no i dodatkowe informacje grzyby z konkursu okej, okay, czyli on tutaj jakiś konkursik wygrał no i stąd jakieś tam grzybki sobie wziął właśnie tak się zastanawiałem, bo tu widzę, że komplet potek i tak dalej no ale widocznie jakiś tam konkursik wygrał no i co mogę powiedzieć o jego postaci no na pewno postać bardzo fajna zbliża już się tutaj wielkimi krokami do tego poziomu 500 to jest zawsze fajne osiągnięcie na postaci już takie można powiedzieć, że bardziej late game'owe no ale okej, okay, zobaczmy I temki wszystkie poulepszane razy 10 z tego co widzę więc wszystko ładnie, wszystko równomiernie tutaj oprócz tego pierścionka, pierścionek razy 12, no ale tak czy inaczej podoba mi się wszystko zrobione z głową co my tutaj mamy w opisie mamy oczywiście salkę rycerską, mamy ulepszenia, pupila gildyjnego zamknięte światło na poziomie 485 na 327 wieża skończona kopalnia złota 56, kopalnia klejnotów 38, no i klaserek prawie 99,5% do klaserka oczywiście nie ma jak się przyczepić, jest to naprawdę dobry Wynik jak na ten level. No i dobrze, mamy tutaj boki po 2000, mamy 2500 szczęścia. No ze szczęściem troszeczkę przesadziłeś, trochę tutaj za dużo dałeś, ale oczywiście, zarówno tych boków, jak i szczęścia już bym tutaj wcale na tej postaci nie dawał. No i mamy 20, powiedzmy prawie 9000 zręczności. No i tutaj 12000 HP. Nie wiem, czy tym HP bym nie dobił sobie troszeczkę bardziej do tej zręczności. Ja ogólnie nie wiem do końca, jak rozwijać zwiadowcę. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jak będę grał swoim zwiadowcą, to dopiero tutaj ogarnę, co i jak. Tak czy inaczej, no wydaje mi się, że... Powinieneś. Ja ogólnie planuję na zabójcy iść tak, że sobie dobić jakoś, nie wiem, 30 tysięcy zręczności teraz, no i potem to HP dobić do jakichś 25 tysięcy. Coś mniej więcej w tym stylu, żeby po prostu różnica w tej podstawie to było 5 tysięcy między właśnie główną statystyką, czyli zręcznością a HP. No i wydaje mi się, że na zwiadzie też może to być całkiem ok. No tutaj zdecydowanie za dużą tą różnicę zrobiłeś. Zgaduję, że teraz na spokojnie to podbijesz, więc nie ma z tym problemu. Statystyki zawsze oczywiście można wybrać. No i tyle. Bardzo fajna postać. Widać, że prowadzona z głową. Również za bardzo nie mam do czego się przyczepić. No a my w tym momencie lecimy do kolejnej postaci. Kolejna postać serwer 60 międzynarodowy mamy Norbiego 13 Magusia. No i jego zgłoszenie przyszło do mnie 7 kwietnia 2023 roku. Miał wtedy poziom 353. Napisał, że gra free to play, no ale oczywiście dodatkowe informacje. Z tym free to play to żartowałem, gram na spokojnie ze znajomymi, codziennie trzy paski. Dokładnie Norbi tutaj bardzo często mi wysyła, jak używa mojego kodu twórcy. No i ogólnie też, chyba miesiąc temu, jak się nie mylę, nie wiem dokładnie kiedy, ale na pewno jeden konkurs wygrał u mnie właśnie za to używanie kodu twórcy. Więc tutaj Norbi jak najbardziej grzybiasz, chyba mogę tak powiedzieć. No i dobrze, wbił w ogóle 30 leveli od tamtej pory, bo tak jak mówię, miał 353, w tym momencie ma 383. No i zobaczmy, jak tutaj jego postać wygląda. Wystartował równo ze startem serwera, zaczął stopować lochy na poziomie 375. No i mamy jego Instagrama. Jak ktoś oczywiście jest chętny, to może sobie zajrzeć. Dobrze, jeżeli chodzi o itemki, no to tutaj wszystko ulepszone idealnie. Razy 10 równomiernie. Norbi sobie stopuje lochy, więc nie ma problemu. Tylko niestety trinket. Właśnie ostatnio sprawdzałem jego postać na streamie. Powiedziałem, że może zapomniał ulepszyć trinket. Ulepszył go, no i niestety coś tam się zbugowało, coś tam mi skliknął. No i ten trinket mu się ulepszył aż razy 15, więc no bardzo mocno, nie? W sensie tutaj troszeczkę surek, niestety. Stracił, no ale trudno, czasem tak bywa, czasem się coś zbuguje, czasem się coś mi kliknie, zdarza się tak czy inaczej, no reszta itemków ulepszona razy 10. Wszystko tutaj ładnie z głową, fajny Maguś no i mamy boczki po 1360, z tego co widzę, jak dla mnie, możesz już wcale nie dodawać. Jeżeli chodzi o szczęście, no to mamy 1405, tak samo bym już nie dodawał. No i tutaj inteligencja 6000, no i 3570 HP, więc zostawił sobie to HP, jak już kosztowało 10 milionów, no i poszedł w tą inteligencję 6000, jak jak najbardziej spoko. Jeżeli chodzi o klaserek, to już nie wiem czy mówiłem czy nie. No ale klaserek, jak na stopowanie lochów, jak na ten level, oczywiście na bardzo fajnym poziomie, prawie 96,5%. Także ogólnie postać bardzo fajna, prowadzona z głową, jak większość do tej pory. No i tyle, bardzo mi się podoba, a my możemy lecieć do kolejnej postaci. Kolejna postać, serwer piąty polski. Mamy tutaj Magusia Blaster z tego co widzę. 520 level w trakcie wysyłania zgłoszenia, czyli to było 7 kwietnia 2024 roku, no i styl gry free to play, dodatkowe informacje konto utworzone 4 stycznia 2012 roku, sporo przerw po kilka miesięcy, okres dojrzewania imprez, gram na no poważnie od końcówki 2020 roku z twoimi poradnikami, okej, okay, wszystko tutaj jasne, mamy w tym momencie 528 level, także wbił 8 leveli od tamtej pory, top 40 tego serwera, potężny maguś no 500 plus level, to już jest naprawdę godne podziwu, ładnie to wygląda no i zobaczmy jak tutaj ta jego postać się prezentuje. Gra sobie Free to Play. Mamy tutaj kiedy pierwszy level, potem kiedy 400, 450, 500. No, faktycznie, z tego co widzę, zaczęłeś tutaj grać bardziej na poważnie, właśnie w tym 2020 no i mamy jakiś tam rozkład statystyk, tu 1 stycznia 17,5 koła inty, 5 koła HP potem 1 stycznia kolejnego roku tak samo, cel na koniec roku 50 tysięcy inteligencji i 25 tysięcy HP z tego co rozumiem, więc spoko fajnie jest sobie dawać takie cele, fajnie do czegoś dążyć, zwłaszcza na tak wysokim levelu klaserek oczywiście jak najbardziej w porządku pewnie Ci brakuje tylko niektórych potworów więc z tym nie ma problemu tutaj itemki poulepszane z tego co widzę równomiernie razy 12 wszystko, więc również bardzo w porządku. Same legendarne gemiki. No i co, jeżeli chodzi o boczki, po 2000. Jeżeli chodzi o szczęście, prawie 3000. Więc tutaj z tym szczęściem, no troszeczkę zaszalałeś. Oczywiście już go nie dawaj. Boków tak samo już bym nie dawał. No i tutaj mamy 42,5 tysiąca inteligencji i 18 tysięcy HP. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj 50 koła i 25. No myślę, że możesz to wbić. No zostało ci jeszcze pół roku, tak na dobrą sprawę. Ale tutaj naprawdę mocne te statystyki. Naprawdę mocne podstawy. No i masz szansę na pewno, żeby dopiąć tego celu, który sobie postawiłeś, ale tak, postać bardzo fajna, nie ma tutaj do czego się przyczepić. Top 40 na tym serwerze, oczywiście jest to serwer stary. No, ale to nie zmienia faktu, że top 40 masz. Więc bardzo fajnie, bardzo fajna postać. Nie ma do czego się za bardzo przyczepić. Podoba mi się, ciśnij sobie dalej. A my lecimy do kolejnej postaci. Kolejna postać, serwer 8 polski. Mamy tutaj Sebe, który ma zwiadowcę, prawie 535 level. No, i wysłał swoje zgłoszenie 12 kwietnia 2023 roku. Miał wtedy poziom 526, gra Free to Play. No i dodatkowe informacje: Siemanko, przychodzę do ciebie z moim zwiadowcą. Jestem graczem Free to Play. Miałem na początku gry par Przerw. Odnośnie statystyk, to dobijam do 50 tysięcy podstaw z ręki. No i później przejdę nawet szymkę i do 30 tysięcy. Ok, wszystko rozumiem. No i teraz sprawdźmy, sobie jak wygląda Twoja postać. Top 70 na tym serwerze. Masz 99,5% klaserka, więc jak na ten level, to jest w porządku. Pewnie ci brakuje tylko jakichś itemków. No i teraz tak. Boczki masz po 2,900 dookoła. Tutaj 2,800. No oczywiście to jest stara postać. Wiadomo, jak to wyglądało. No ale boczków, oczywiście, już nie dawaj. Jeżeli chodzi o szczęście, no to tutaj tak samo, bardzo dużo, 3200 ponad, więc również tego szczęścia nie dawaj. W ogóle dzisiaj strasznie dużo osób ma jakoś tak bardzo dopchane to szczęście, z tego co widzę. No i mamy 30 prawie 8000 zręczności, no i 15000 HP. No i napisaj, że idziesz sobie tutaj do 50000 z ręki, no i potem do 30 koła HP. Myślę, że to nie jest głupie. Myślę, że to jest jak najbardziej w porządku więc po prostu tak sobie tutaj ciśnij, dobrze, jeżeli chodzi o statystyki to mamy to z głowy, tutaj opis mamy kiedy wystartował, kiedy wbił setny level, potem dwusetny trzysetny, no i widzimy, że faktycznie tych przerw było naprawdę dużo, no i chyba teraz od 2020 roku grasz sobie, no wydaje mi się, że tak w miarę bez przerwy, no i okej, okay, jeżeli chodzi o itemki, wszystko tu widzę, że ulepszone, ra... chociaż nie, no brońkę masz razy 15, nie opłaca się tak bardzo ulepszać jednego itemku, lepiej na przykład jakbyś wszystko sobie ulepszył, nie wiem, razy 12 łącznie z tą bronią, niż tutaj całą resztę razy 10, no i tą brońkę tak bardzo mocno razy 15, no ale reszta itemków ulepszona równomiernie razy 10, więc jest to spoko, jest to jak najbardziej spoko, nie ma tutaj do czego się doczepić. Same legendarne gemy, same duże, więc ogólnie postać bardzo w porządku, bardzo w porządku. Powolutku się tutaj rozbija, graj sobie dalej, a my lecimy do kolejnej postaci. Kolejna postać, serwer 51 Międzynarodowy. Mamy kondixona mamy tutaj 408 Level Druida. No i Kondzikson wysłał swoje zgłoszenie 14 kwietnia 2023 roku Miał wtedy poziom 401, gra free to play No i dodatkowe informacje, jestem graczem free to play i to jest moja pierwsza postać Miałem słaby początek, klaser kupiłem jakoś na 20 poziomie Kopalnia klejnotów na 14 poziomie, ale teraz będę leciał z ulepszaniem jej Kopalnie złota ulepszana na 24 poziom 20 salka stopu pili, teraz lecę wintę Boki ulepszone tak wysoko przez elevator, już ich nie ulepszam Nie kręcę kołem, jeden pasek Kupione ulepszenia na dwie ostatnie atrakcje: przyspieszenie i złocenie Gram bez przerw praktycznie codziennie. Pozdrawiam, pozdrawiam cię również. No i dobrze, co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o aktualne budynki, no to mamy to wszystko w opisie, bo oczywiście zgłoszenie było wysłane jakiś czas temu. Więc mamy 19 kopalnię GEMU, 28 kopalnię złota, no i stopu pili. Mamy tutaj, kiedy wystartował, mamy, że stopuje Lochy, no i tak to ogólnie wygląda. Jeżeli chodzi o klaser 97,5%, jak na stopowanie Lochów, jak na grę. Free to play, no to wydaje mi się, że jest ok, wydaje mi się, że nie ma tutaj za bardzo do czego się doczepić. No i dobrze, jeżeli chodzi o te boczki. No, to mamy tutaj 2200. No, to jakoś bardzo nie dopchnąłeś. Te boki są ogólnie jeszcze takie akceptowalne. Tak jak piszesz, już ich nie ulepszaj i będzie GIT. Jeżeli chodzi o inteligencję, to mamy prawie 6,5 koła. Tutaj mamy 5300 HP. No i mamy 1700 szczęścia. No, to szczęścia i boków już nie ulepszaj. To HP na razie możesz też już zostawić w spokoju. No, i teraz, tak jak zresztą napisałeś, lec sobie w inteligencję. Dobrze, jeżeli chodzi o itemy, wszystko ulepszone razy 10 mniej więcej. Tutaj czapka razy 11. Staraj się wszystko ulepszać w miarę jak stopujesz lochy to nawet nie ma sensu powyżej razy 10 tego ulepszać. Odkładaj sobie te surowce, potem jak będziesz klikał te lochy to sobie te itemki ulepszysz. No ale mamy same legendarne gemiki. No i ogólnie jest git. Ogólnie postać naprawdę spoko. Jak na tutaj grę free to play bardzo fajnie to wygląda. A my lecimy do kolejnej postaci. Kolejna postać, serwer 48 międzynarodowy. Mamy tutaj diabła z piekła poziom 473 w momencie wysłania zgłoszenia. A to było 15 kwietnia 2023 roku. Styl gry eko, no i dodatkowe informacje: Start od początku serwera. Gra ekonomiczna, ale konsekwentna. Trzy paski tylko na początku, może do 350 levela. Aktualnie tylko na eventach. Konto założone po długiej przerwie, bez większych błędów, ale nie prowadzone też jakoś wybitnie. Lochy robione na bieżąco bez przerwy bez klikania. Jedna z pierwszych salek 20 na serwerze. Murów i budynków defensywnych nie zbudowałem do dzisiaj. Kopalnia złota 41. Kopalnia klejnotów 26. No ale wiadomo, to było 2 miesiące. Temu. Dobrze, zobaczmy jak to teraz wygląda. Top 45 na serwerze, prawie 500 level. Niestety diabeł spiekła z, z tego co widzę ma w tym momencie ku Awki więc no jakoś bardzo na ten temat, w sensie na temat ekwipunku się nie wypowiem. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o statystyki, klaserek w ogóle bardzo git, z tego co widzę samych potworków ci brakuje, więc tutaj nie ma do czego się przyczepić. Jeżeli chodzi o opis gadam do siebie, bo mam podobne zainteresowania. Okej, okay, tutaj w opisie nie ma jakichś szczegółów w tej postaci no i dobrze, jeżeli chodzi o boki, no to mamy po 1800, tutaj mamy 26 tysięcy inteligencji 9 tysięcy wytrzymałości, szczęścia 1700, więc boczków i szczęścia oczywiście już bym więcej nie dawał z tego co widzę bardzo mocno wyleciałeś tą inteligencją nad HP, więc tutaj no tak samo, ja u siebie na Magusiu robię jakoś dwa razy więcej inty od HP, teraz sobie dobijam do 40 tysięcy, potem będę leciał do 20 tysięcy HP, więc tutaj też możesz na przykład nie wiem, dobić do 30 tysięcy inty, no i sobie oczywiście tego HP do jakichś 15 tysięcy również dobić no ale to zależy od Ciebie, zależy od tego jak tam, no jak planujesz grać po prostu, jak Ci wygodniej no niestety o ekwipunku się nie wypowiem no bo tutaj samo EQ do awki, mam nadzieję, że ulepszone fajnie, równomiernie same legendarne gemiki bo tak to chyba powinno wyglądać no i tyle, bardzo fajna postać, nie widzę tutaj jakichś większych błędów, no a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać serwer 46 międzynarodowy mamy tutaj waifira który wysłał swoje zgłoszenie 9 maja 2023 roku, miał wtedy Poziom 520 napisał, że gra eco, no i dodatkowe informacje. Gra rozpoczęta półtorej tygodnia po starcie serwera, pierwsze 3 tygodnie free to play, potem eco, trzy paski plus gryw plus zapas potek, przyspieszenie i złocenie kibla i potworów w menedżerze areny. No i w tym momencie YFIR jest top 12 na tym serwerze, jest to naprawdę godne podziwu. Ma tutaj jeden z wyższych leveli, co ciekawe. No jak na to, że gra eco, to jest to no dość ciężkie do uwierzenia, szczerze mówiąc, no bo tutaj wiadomo, eco jednak troszeczkę no traci się do tych grzybiarzy nie ma co ukrywać. No a tutaj mamy najwyższy level na serwerze 530, na no Wi-FiR y ma 527, jeżeli się nie mylę, jeżeli tutaj kogoś nie pominąłem. Tak czy inaczej, bardzo ładny wynik, bardzo fajnie to wygląda. No i zobaczmy, 99% klaserka. Wydaje mi się, że czegoś ci może brakować. Nie wiem, czy to są jakieś itemki, raczej nie karuzela z idolami, bo na tym levelu, no jakby ci brakowało karuzeli z idolami, to raczej byś tutaj miał 2273 potworki, w sensie ogólnie Naklejki, a masz 10 mniej, więc nie wiem, możesz napisać w komentarzu. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o tutaj klaserek, to i tak jest oczywiście bardzo w porządku. Mamy, kiedy wystartował, mamy 300, level 400, 450, 500, trzeci na serwerze, osiągnięcia, no i salka rycerska. Jeżeli chodzi o itemki, to wszystko ulepszone, razy 16 z tego co widzę czyli wszystko ładnie, równomiernie mamy tutaj oczywiście gemiki same legendarne duże, więc również bardzo ale to bardzo w porządku, no i co już masz maksymalne runki, kurczę powiem Ci, że ta Twoja postać nie wygląda jakbyś grał Eko. wydaje mi się, w sensie to jest dość stary serwer, no nie ma co się oszukiwać no ale wygląda jakbyś naprawdę grał tutaj troszeczkę mocniej aniżeli Eko, niż tak jak opisałeś, tak czy inaczej, no bardzo ładna postać, boczki po 1500, szczęście 1800, tego oczywiście już bym więcej nie dawał tutaj mamy 15500 15,5 PSM HP, no i mamy 44 inteligencji, więc bardzo mocno również tą inteligencją od HP sobie odbiłeś, no ale oczywiście, że i tak Ci wygodnie to w porządku, ja na swoim Magusiu już powiedziałem jak gram, tutaj każdy ma jakąś tam swoją indywidualną taktykę, tak czy inaczej topowa postać, bardzo ładna, bardzo mi się podoba, no a my lecimy do kolejnej postaci. Kolejna i zarazem ostatnia postać na tym odcinku mamy tutaj Vendette, serwer 49 międzynarodowy, no i co on nam tutaj ciekawego napisał wysłał swoje zgłoszenie 15 maja 2023 roku miał wtedy 503 poziom, napisał, że gra ECO, no ale tu zaraz do tego dojdziemy, no i dodatkowe informacje cześć, zgłaszam się po raz kolejny po wbiciu mojego pierwszego 500 levela dokładnie Vendette już z tego co pamiętam kiedyś przedstawiałem na tej serii natomiast teraz nie ma z tym problemu bo wbił poziom 500, no i po raz kolejny chcę tutaj jakby przedstawienie, co oczywiście nie jest dziwne, no tutaj zanim przejdę dalej to zobaczcie no mamy top 1 tego serwera, takie dość mocne, wyraźne mamy około 3,5 tysiąca czci przewagi na top 2, no i tutaj Vendetta naprawdę ten serwer sobie bardzo mocno ora, bardzo fajne statystyki ładnie to wygląda, więc no tak po prostu jest tak po prostu jest, no i dobrze kontynuując z dodatkowych informacji rozkład statystyk ustawiam się na 60 do 40 inta do HP w statach ogólnych, bo to mi daje najlepszy winrate na magów, których jak widać jest najwięcej w topce, twierdza skarbiec chce dobić jak najszybciej do 45, mam obecnie 39 poziom, więc jak się nie walnąłem w obliczeniach będzie na 30 czerwca no i to w sumie niedługo to w sumie za 3 dni jak ja to nagrywam jeżeli chodzi o kopalnię to potem tylko kopalnia aż do poziomu setnego, kopalnia klejnotów jest na niskim poziomie, bo zaledwie 29 Zero skipowania twierdzy, wszystko odpalane od budzika, lepiej być nie mogło, kopalnia złota, tak samo od budzika odpalana, obecnie 41 poziom, 0 skipów podziemiach, tak samo Top 1, stale trzymane staty bazowe najlepsze na serwerze budżet, bo nie wiem czy dać to pod eko czy podgrzybiasz, ładuje 2000 zł na rok w postać. Kupuje wszystkie pakiety jakie dają, plus ile kasy zostanie, to ładuje na Black Friday bo 33%. OK, więc widzimy. No tutaj 2000 zł no nie wiem, no ja bym cię oczywiście bardziej dał pod grzybiarza. Tutaj mamy złotą ramkę, mamy tobie jeden serwera i tak dalej, więc no 2000 na rok z jednej strony nie dużo, z jednej strony nie mało, różnie to wiadomo. To zależy od, no tam punktu siedzenia każdego, powiedzmy. Tutaj jeszcze widzę, że vendetta dopisał Cześć, nie wiem, czy doszła do piska, do postaci. Zapomniałem dopisać surowców, mam na ulepszenie całego EQ razy 17, brakuje jakieś 600 tysięcy kryształu na razy 18 jak nie to trzymaj tutaj, ok to sobie tutaj dopisałem, no i też mówię, no i dobrze, no ja bym to bardziej oczywiście zaliczył pod Grzybiarza, tutaj w ogóle Vendetta bardzo mocny, mądry gracz, no i mocny chciałem powiedzieć, no mocny oczywiście też, no ale przede wszystkim bardzo mądry gracz, bardzo dużo takich trafnych decyzji podejmuje, jeżeli chodzi o tą grę, no i ogólnie tutaj ciężko mi cokolwiek, no sprawdzać, w sensie ciężko mi doradzać jakoś, no bo tutaj Vendetta naprawdę wie co robi. No i dobra, sprawdzamy. Oczywiście, tak temki z tego co widzę, razy 14. Tak jak napisał, jak sobie te itemki wymieni, to pewnie ulepszy razy 17. No, ale wszystko ładnie, wszystko równomiernie. Jeżeli chodzi o opis postaci, no to mamy kiedy wystartował, mamy kiedy wbił 400 level. Był to drugi mak i dziewiąty na serwerze. 450 level pierwszy, no i 500 level szósty z tego co widzę. To jeden podstawy statystyk. No i to widać, to ogólnie widać. Mamy tutaj przewagę w psi, no i jest to najmocniejsza w tym momencie postać na serwerze, boczki po 1800 szczęście 1000, no prawie 2000 z tego co widzę więc boczków i szczęścia oczywiście już bym nie dawał tutaj mamy 39 koła inteligencji, mamy 19 koła HP więc plus minus, no tak jak napisałeś starasz się iść 60 do 40, masz tutaj faktycznie w tym top 5, no dwóch magów oprócz ciebie oczywiście, no i tu jakiś wojownik i powiedzmy jakiś zabójca, no ale jeżeli tak ci odpowiada najbardziej, z tego co wiem vendetta to sobie tam liczę czy jakieś win ratio na innych, na serwerze i tak dalej, no to jak najbardziej w porządku nie będę tutaj nic mówił, no i klaserek oczywiście jak najbardziej w porządku, pewnie ci brakuje tylko karuzeli z idolami zgaduję, więc dlatego nie masz 100%, no ale wszystko inne masz, więc jak najbardziej git, no i kurczę, no tyle, nie, można podziwiać piękna postać, bardzo ładna, niedługo 510 level, ogólnie ktoś by się mógł zastanawiać, dlaczego na przykład tutaj top 2 ma 522 level, więc no różnica jest dość spora, dlatego, że vendetta dość szybko skończył stopać lochy, chyba jakoś na poziomie 430 albo coś takiego, kliknął te lochy i przeszedł na golda. Ogólnie zrobił to dość wcześnie, no i w tym momencie mu to oddaje, zobaczymy jak to będzie wyglądać w przyszłości. No jednak 13 leveli różnicy tutaj mamy między vendetto a top 2, więc no jest to sporo, nie? Jest to sporo mimo wszystko, także zobaczymy czy on te statystyki, które stracił przez ten czas, odrobi, no i może jak to tam będzie wyglądało w przyszłości. Tutaj mamy 35 tysięcy inteligencji i pół, no i mamy 6 15 000 HP, 1000 HPM więc, no, gołym okiem widać, że Vendetta te statystyki ma w tym momencie lepsze. Dobrze, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy biętym komentarzu oraz opisie. Jak ktoś chce się zgłosić do kolejnych odcinków z przedstawienia, to oczywiście mówiłem na początku, jak to zrobić. No i co? Piszcie w komentarzu, która postać dzisiaj pokazanych Wam się najbardziej spodobała. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.